Dzień, jestem Pepetem Games, witam w grze Panels Live. Dzisiaj zobaczymy, będziemy mówić. Znowu będę ptałem mnie tam, gdzie trzeba. Na pewno zabieramy pieniądze, tak jak zawsze, tradycyjnie. Koza pewnie jest nie do wynojenia, bo nie jest wprowadzana do boksu. Nie rozumiem tego, nie chcą mi wejść, czy muszę postawić oborę całkowicie nową. Coś w tym stylu, bo wcale mi się zwierzęta nie słuchają. Dobra, mam ile butelek? Mam 6 butelek, butelki. Butelek mam 480 zarobków z samego Beamer. Nie jest to zły biznes, ale mógłby być oczywiście ciut, delikatnie mocniejszy i lepszy. 34 godziny braczek. W pewnym odcinku sobie siedliśmy, braczka, wszystko ogarnialiśmy. Tutaj widzę, że już zwierzynka nasza poczciła, nie ma nic do życia. Więc bierzemy sobie, oczywiście. Kosę, obkraszamy sobie podwórze, żeby zwierzaczki miały co jeść. A co się uda? O, chyba sobie ja wiem, że mi się za kurna kosa zepsuje, bo nie będzie. Muszę trochę tej kosy. Zajmijmy ile się da, dopóki się nie zepsuje. Może patrzcie, ile ogólnie zwierzę to także mam czasu na, że tak powiem, na sprzedaż tych zwierząt, bo też będą się sprzedać. W poprzednim odcinku sobie oglądaliśmy sobie zwierzynkę pierwszy raz. Udało się, można powiedzieć. I polowała się, dłuższy czas leżała. Myślałem, że trochę więcej będziemy to tak kurę zrobić. Niestety tak się nie stało, no i na razie. Jest tak, jest. Na wszystko to, co było, to ferum i tak dalej, jest wszystko pozostawiane na siebie, tak powiem. Jest jeden, no dobra, mamy dwa razy. A czemu tylko po 37? A, po 37 tego, no ba sztuk. Można powiedzieć, że. No ciekawie, czy ja bym mógł w ogóle się sprzedać? Jak mnie zastanawiam teraz? Jestem ciekaw. Poganie te zwierzątka robić, były po prostu były czyste. Będzie elegancko, teraz krowy tylko potrzebuje, że tak później na krowa mi spierniczyła. Chod tam sobie żyje w swoim świecie, jak to się mówi. Jedynie tylko co mnie właśnie drażni, że mówiąc, że nie mogę sobie teraz akurat sobie tutaj stoi, że nie mogę jej wydać. Ale czemu? Co to ma wspólnego? Z tym, że ona musi spędzić noc w boksie. To mnie po jednej strony irytuje, no to taka gra jest, mimo nic na to człowiek nie poradzi. Już tak to właśnie jest zrobione. Właśnie cię pierdnia chciało, ja cię pierdniczę. Czekajcie, że ja dobrze przyszłem, czy ona wpływała ten CD, czy nie? Nie, nie ona. Zajebiście, na późno przyszłem. Tablica ogłoszeń. Zwierzęta. Kogut 84, świnia 314. A z Miszkiem Maciora przy sprzedaży. Nie, Maciora 200. Świnia. O, to knur powinien dać na ten Maciora. I świnia. Trzeba się ogólnie nic na kurde kupić takich, no oczywiście w rozsądnych pieniądzach. Lepiej to wychodzi u tego, tak powiem, na targu. Jest to, że daliśmy trochę więcej pieniędzy, znaczy daliśmy więcej profitów, no można powiedzieć. No to przez to możemy sobie teraz tam trochę taniej kupować zwierzęta.
Dobra. Napijmy się. Mam nadzieję, że ten dźwięk będzie jakiś w miarę znośny. Bo teraz są lekko przy kierownicy wszystko, dlatego może mieć lekki taki przegłos. Dobra, idziemy sobie sprzedać ten bimbe cały. Fama Tadeusza, Domana Cerkę, to mnie nie interesuje. No, a nie, czekajcie, nie. Tutaj, dobrze, do Tadeusza. Teraz o tym mimbrze będę powiedzieć, że jakby tak pozabiamy, bo cały czas możemy sobie na drugi prekręcić. Tak. Tak. No i teraz zarabiamy. No i teraz kupię powiedzmy dwa razy ceny. To jest na 4 buteki, to jest 320. Myślę, że się na butelka więcej wychodzi. Na całym tym. Butelka wódki. Bimber właśnie. Nalepka ja budowa. Czyli patrzcie, ile ona ma przybitki na tym, co ja właśnie. Mogę sobie tutaj ogarnąć. Dobra, kupmy ten zaciek. My tak musimy coś z tym robić. Musimy skończyć pieniądze załatwić, tak? Czekajcie. Tylko jeszcze chciałem a propos tego. Kupiłem tabakę. Nie kupiłem tabakę, tylko no, nasionka tabaki. Ale to chyba nie. Ja kurwa kupiłem te nasionka tabaki. Kurwa, na PGR-ze chyba. Ja tu pytam. Nie sprawdziłem sobie zaraz. Czy ty masz mu ogólnie nasionka z tytoniu? No kurwa kogo jak kurwa. Ej, no teraz tu jeszcze ja już. Kogo jak kurwa sprzedawałem, kupywałem to. Panny? Tabakę? Nasionka tabaki? Nie mam kurwa tego pojęcia już. Panny mówiąc. Tytoniu, no. Bo u ciebie kupywałem. Dobra. Pójdziemy jeszcze tytoń sobie zasiać. Musimy sobie zasiać sobie tytoń. Żeby to zrobić, to oczywiście trzeba się gotować po dłużej. Niczego na pewno trzeba. Oczywiście trzeba wyjść trochę na nawieść. Ciasna. I po prostu sobie na spokojnie. Jak sobie Feus. Zobaczymy teraz, ile tego w ogóle będzie szło. Gdzieś nie przesadzili z długością i z ilością tego tych wrzątek 10. Dobra, to nie jest jakoś dużo. I tak mniej więcej musi wydać. I co jest? Znowu się zapowstuje, jak nie jedno, to długie się psuje, ja nie wiem. A jest do chusteczki. Dobra, nasionka znowu lecimy z nasionkami. Pyk, będzie dobrze, będzie dobrze, pyk. Zostało nam jeszcze jedno nasionko. Idealnie nam wyszło, tabaka, zajebiście. Mamy 77 teraz. Trochę tam będziemy musieli poczekać na to, żeby to... O, ale teraz dupy na... Kurwa, nie użyć nie sobie ziemi. Ja pierniczę. Ale tyłka dałem, co nie? To mnie teraz rozwaliło. Konkretnie. Naprawdę konkretnie mnie to rozwaliło w tym momencie. Ale żabli. Cyk. Miałoby się jajka, być kurę faję. Znowu, żeby po prostu na tym zarobić.
Dobra, co możemy sobie gotować? Masło, wiadomo, masło. Czekajcie, gdzie ja to miałem? Ja jadę twardo. Gotuj, niech się takie przypali wszystko. Jara twardo. Jara twardo. Jara twardo. I będziemy chyba mieli trochę rzeczy teraz. Jedzenia. Ale tego sprzedawać, sprzedawać, sprzedawać. Daj mi. Daj mi. Zdaj mi. I zdaj mi. A jak na nie będzie odkryta? To jest. Jecień. Jest ciepło. Zobaczcie, jak można wszystko wygrzewać. Na. Tym. Grać kołkę. Tego słowa mi zbrakło. Trzeba pozbierać te bobki całe, co nam tu zwierzynki porobiły. Na kompost sobie wyrzucić po prostu. Tak, trzeba wziąć się teraz wycinkę drzewa. Coś w tym stylu zobaczyć. Batek się w kamieniu też, proszę Państwa. Możemy tak chyba około pozmieniać tak sobie, żeby troszeczkę było czyliście na tej gospodarce. Tam by nie było. Ale to co to było? Spożyj. Jest git. No chciałem wziąć teraz ogrodnik. Tak myślę. Drzewo. Drzewo sobie wycinać. Tego drzewa to oczywiście nie będzie. Ale zawsze coś tam może zrobimy. I na płód. No bo jakby kuźba inaczej. No bo jak kuźba by inaczej. Musiałem się na płód trafić. Czekajcie, co tutaj? Ale że wygolone jest? Nie. Tak, są wygolone. Ale poczekajcie, bo ja tu przecież miałem piłę. Czy ja piłą też nie mogę sobie ciąć? Mogę, mi się zdaje. Więc sobie zobaczymy. Tylko gdzie ja mam piłę teraz? Na rękach miałem piłę, dobra. Nie zwróciłem uwagi. Czekaj, chyba, że już tak nie jest zrobione. Ja się nie mylę oczywiście. Że mogę sobie chyba ciąć tutaj na... Rzaszką. Miło zresztą. Ale chyba teraz nie będzie może. Chyba się kierą trzeba wziąć. Dobra. Jeszcze jedno dziemnięcie. A przykładamy sobie na piwę. Będziemy zeski sobie mieli w końcu. Dobra. Ta przykładka znowu na siekierę. Tak, trzeba z drugiej strony iść, zajebiście. Kurwa, powycina się tego drzewa.
Jedno z kurczowo zasadziliśmy. Tylko to lipa, lipnie wygląda. Ja jeszcze kurwa robisz 12, no tak. Kurwa, ty się mogę mówić, że ona będzie. Teraz na chcę jeszcze raz, no to śmieszne pieniądze to będzie. I tym czas tak, dobra. Mam nadzieję, że mnie pogonią za to, że odpiłem ręce. To jest ile? 56. Zawsze to coś. Zawsze to coś. Zarobku. Będziemy chyba nas skończyć, szczerze mówiąc. Mówię zastanawiać, co ja tu mogę zrobić z tym. Tak nie patrzyłem nigdy na to. Pod względem, że ja mogę coś tu wziąć. Ale nie wiem, czy tu mogę sobie wziąć rękę, drzewo i... wziąć sobie drzewo i tam zanieść jak powinniśmy na deski, czy coś w tym stylu? Bo tego teraz później nie rozumiem, o co chodzi z tym. O, ale się przemęczył, no czekaj, no wstać. O, grube drzewo. Chyba co ja robisz ty? Kurwa, Kazimierz sobie, kurwa, zamija ja. Ma się desek 24 złomu i jedna żoł, tak garaż? Wyłącznik główny, potrzebne materiały, 6 złomu i 2 desek i nie. 2 złomu i 6 złomu. Dobra, ale myśmy teraz chcieli pociągnąć sobie tutaj elektrykę. Powiedzmy od... Czekaj, no jak to jest? Zamontuj. Ha! Mogę sobie tutaj wziąć. Jeden złom i jedna żarówka. Aha. Jeden złom i jedna żarówka. Musi być o to, żeby takie cuda sobie teraz robić. Dobra, spoko. To tylko tyle wiem. Może chyba na środku sobą nie iść, nie wiem, czy podatku nie muszę zapłacić przy sobie za. Tak mi się coś zdaje. Tak w zalesie. Nie wiem, czy to za. Zobaczymy co i jak. Trochę. Się trochę przytępa, jak to się mówi, jak mówię, nagrywam jakoś. Nie idzie mi się do nagrywania. Mimo, że późno jest. Trzeba przejść, ale nie można kuźnić, mamy tak było zajebiście, bo można było przejść. I to w ogóle jakieś takie statyczne budynki? Mogę się napisać z tej strony? Ba, masz, mogę się napisać z tej strony, zajebiście. No bo i tu. A może to jakaś gospodarka jest moja druga, może do kupna? Ej. Bo tak by wyglądało. Czekajcie. No co, to się do nich ma teraz. Co to jest sodowa, co za budynek jest? Ewentualnie ile by trzeba na ten budynek dać? Pogadamy? Nie. Pozwolenia, czekajcie. Tutaj tak w zalesie. Kurwa, długie te pozwolenia. Tutaj nie mogę, a tutaj już mogę. Mięcinka drzew, kup. Pawaroli, kup. Budownictwo, kup. Elektryczność, kup.
A tutaj jak mam teraz ziąć? Aha, czyli też mamy do płacenia, ale nie. Dobra, czyli musimy zobaczyć ogólnie, jak wygląda sytuacja z... Państwa sytuacja z... Rzewkami. Gdzie mamy kupić rzewki? Ogólnie, tak rzecz biorąc... Dobra. Jeszcze będę dochodzić. A przecież tak jak chyba koszczone to będzie. Tak, czułem. Taka rzewka. 84 rzewka kosztuje. Uja jebie. Kochany. Nie te czasy. Nie te czasy, nie te pieniądze. Dobra. Nie będę się dużał. Dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli takiego odcinka by się spodobał, chcecie, to byłby komentarz i nie widzę, albo to nie idźmy jeszcze raz do tego odcinka. Na razie, cześć.